Dzień dobry Państwu, witam. Zajmuję się tym tematem od lat kilkunastu społecznie, dokumentując świadectwa, relacje ocalałych świadków, no i zabiegając o należyte upamiętnienie. Przy okazji też zdobywając wiedzę na ten temat. I chciałbym teraz, żebyśmy spojrzeli na rzeź woli trochę z szerszego kontekstu, z kontekstu zaplanowanej i metodycznej zagłady Warszawy, gdzie rzeź woli stanowi jej najbardziej tragiczny element. Zagłada, jakiej doznała stolica Polski Warszawa podczas II wojny światowej, jest współczesnemu światu nieznana, wręcz twierdzę, że jest nieznana. Opinia światowa nie zna i nic nie wie o zbrodni planowej, celowej, metodycznej zagłady miasta Warszawy oraz jej mieszkańców. Nawet dzisiejsi warszawiacy, w tym władze samorządowe i państwowe, kojarzą zagładę Warszawy z powstaniem warszawskim i z gigantyczną ofiarą ludności cywilnej barbarzyńsko mordowanej, poczynając od rzezi woli. A przecież już przed powstaniem ludność Warszawy zredukowano o 500 000 mieszkańców, mordując jej żydowskich i polskich mieszkańców w ramach realizacji planu zagłady miasta. Ta łączna, porażająca ofiara ludności cywilnej, około 700 tysięcy ludzi, stanowi tylko jeden aspekt planowej zagłady miasta. Drugi, materialny, ale też znaczący, jest mniej uświadamiany. Materialna i kulturowa, planowa i metodyczna zagłada miasta, realizowana od początku okupacji, a następnie podczas powstania, ale także przez kolejne 100 dni po jego upadku, jest chyba mało uświadamiana lub lekceważona, choć żadne inne miasto świata nie doznało takiej tragedii. Ofiara ludności cywilnej razem z miastem skazanej na zagładę, poddanej masowej eksterminacji już od pierwszych dni okupacji, chociaż jest upamiętniona w wielu miejscach, to nigdzie w sposób pełny, ogarniający całość zagłady, czyli również celowo zburzone miasto i wypędzonych, ale też ograbionych mieszkańców. To jest tak, patrząc z boku, jakby chciano ukryć pełną, ogromną tragedię planowej i metodycznej zagłady ludności Warszawy. Ja tutaj może dodam, że ja korespondowałem z wieloma instytucjami i władzami dzielnicy, i władzami państwa. I wszędzie, kiedy zabiegam o upamiętnienie zagłady całego miasta, którego elementem jest zagłada rzeź woli, zostaje to w odpowiedziach, które są zawsze odmowne, sprowadzone do tylko powstania warszawskiego, dostaje argumenty, że powstanie jest należycie upamiętnione, że jest w świadomości społecznej wystarczająco utrwalone. Także nie rozumiem właśnie, czy to wygląda po prostu tak, jakby chciano ukryć całość. No podejrzewam, że tak nie jest, ale no tak. Także są piękne, potrzebne pomniki poświęcone bohaterom Warszawy, poległym niepokonanym, powstańcom warszawskim, prawda, wymieniam tylko kilka z nich. Nawet jest w pamięci ludności Woli wymordowanej podczas powstania. Jest wiele innych lokalnych pomników, prawda? Widzieliśmy pomnik redemptorystów też. Brakuje natomiast w Warszawie miejsca poświęconego pamięci zbrodni planowej, metodycznej zagłady Warszawy, pamięci wymordowanych i wypędzonych mieszkańców oraz skazanemu na zagładę miasta. To słowo skazanemu na zagładę jest tutaj bardzo ważne, dlatego że w dalszej części chcę wykazać, że to było zaplanowane nie tylko od początku wojny, ale nieco przed wojną. Ofiarą było miasto Warszawa z całymi zasobami, infrastrukturą oraz cała jego ludność. Bezbronni cywile, zwyczajni, bezimienni warszawiacy. W tym zarówno bohaterowie, jak i łajdacy. Ale ani jedni, ani drudzy nie zasłużyli na unicestwienie. To słowo unicestwienie też jest ważne, dlatego że człowiek zamordowany ma zazwyczaj grób, pamiętają o nim, jest znany. Natomiast unicestwiony, to tak jak tu wspomniano, jest to człowiek, o którym no, zapomniano, bo został zamordowany, spalony i nie utrwalone jego nazwisko. A jeżeli to dotyczyło całych wielopokoleniowych rodzin, które być może nie utrzymywały kontaktów z dalszą rodziną z innych miast, no to praktycznie zostali unicestwieni, tak jakby nigdy na świecie się nie pojawili. Nie byli to też zabijani ci ludzie ze ślepej nienawiści, jak czasem takie określenie się spotyka. Była to realizacja zatwierdzonego planu likwidacji Warszawy, planu zagłady miasta.
Oba te aspekty, planowej i metodycznej zagłady miasta, fizycznie prowadzone już od roku 1939, a zaplanowanej znacznie wcześniej, należy wreszcie wspólnie upamiętnić i przywrócić do społecznej świadomości w Polsce i na świecie. Druga wojna światowa niosła niebywałe zniszczenia miast. Wszyscy wiemy, prawda? W walkach te miasta były niszczone. Ofiarą była ludność cywilna oraz miejska zabudowa i infrastruktura. Takie są skutki wojny. Tak było w obleganym Stalingradzie, tak było w Berlinie. Ludzie giną pod gruzami, a miasta są niszczone. Spadająca jednak bomba w cel nie zawsze trafi, a ofiary też nie wybiera. W oczy jej nie patrzy. Jest zatem szansa, że ktoś przeżyje oraz że jakiś obiekt ocaleje. Na tym tle sytuacja Warszawy była znacząco bardziej tragiczna. Celowe zniszczenie, demontaż i likwidację Warszawy, stolicy Polski, i ograniczenie jej do dziesięciokrotnie mniejszego prowincjonalnego miasta garnizonowego III Rzeszy, Dinoje Deutsche Stadt Warschau, wstępnie zaplanowane było i przedstawione do akceptacji Hitlerowi jeszcze przed wojną, a dokładnie opracowane przez niemieckich architektów z Würzburga w tak zwanym planie Pabsta, noszącym datę 6 luty 1940 rok. Było to zgodne z tak zwanym General Ostplan, na zdobytych terenach wschodnich, zakładającym eksterminację ludności i masowe na wielką skalę wysiedlenia, a raczej należy używać określenia wypędzenia. Dlatego, że kazano pozostawić cały dobytek i mało czasu dawano na spakowanie ograniczonej ilości bagażu. To było tam 12 kilo, 200 zł można było wziąć. Resztę majątku trzeba było zostawić. Dla Warszawy zatwierdzenie planu Pabsta było wyrokiem na miasto i na mieszkańców. Zgodnie z planem miasto fizycznie miało być zgładzone, miało zniknąć. Od czasu wstępnej prezentacji w czerwcu 1939 roku wszystkie dalsze działania niemieckie w stosunku do Warszawy były kolejnymi etapami realizacji tego planu. Zagłady etap pierwszy, zanim wybuchła wojna. Jednym z pierwszych działań wyprzedzających, ale związanych z fizyczną realizacją tego planu było rozpoznanie polskich zasobów dziedzictwa kulturowego. Niemieccy badacze, historycy, muzealnicy w muzeach i galeriach już w 1938 roku przed wojną robili skrzętne rozeznanie, co należy zabezpieczyć, bo ma wartość dla niemieckiej kultury, a co można lub należy zniszczyć. Ocenie poddano też architekturę Warszawy, typując obiekty o widocznych wpływach sztuki niemieckiej, co później odegrało rolę podczas bombardowań już w 1939 roku. Te bombardowania były precyzyjne. Ponieważ wtedy, przed wojną, nie miano dostępu do zbiorów prywatnych, to już 16 grudnia 1939 roku Hans Frank wydał rozporządzenie o konfiskacie dzieł sztuki w Generalnym Gubernatorstwie, które nakładało obowiązek pod groźbą więzienia na wszystkich, żeby zgłosili posiadane dzieła i zabytkowe przedmioty. Otworzyło to Niemcom dostęp do prywatnych zbiorów, które często stanowiły pieczołowicie przechowywane pamiątki rodzinne. Etap drugi zagłady, wrzesień 1939. Fizycznym początkiem były bombardowania Warszawy, bardzo brutalne na dzielnice mieszkaniowe. Jak Niemcy do Warszawy wkroczyli, sami stwierdzili, że wcześniejsze doświadczenia I wojny światowej nawet takich zniszczeń nie niosły jak efekt kampanii wrześniowej. Precyzyjnie zbombardowano Zamek Królewski, który jest symbolem właśnie celowych zniszczeń, dlatego że Stare Miasto Niemcy uznali jako przykładek gotyckiej zabudowy i postanowili na tym etapie jeszcze chronić Stare Miasto. A na miejscu Zamku Królewskiego miała powstać wielka Volkshalla zgodnie z planem Pabsta. W 1943 roku profesor Alfred Lauterbach, który był dyrektorem zbiorów sztuki na Zamku Królewskim, stwierdził, że precyzja bombardowań Warszawy z września 1939 roku to, cytuję go, efekt świadomego selekcjonowania i przeznaczenia do zniszczenia zabytków polskiej kultury przy pomijaniu zabytków związanych z wpływami niemieckimi. Dlatego oszczędzono wtedy pałace Bryla, Saski i Krasińskich, a także Stare i Nowe Miasto. Podczas 3 tygodni oblężenia zginęło 10 tysięcy mieszkańców Warszawy, a zniszczenia zabudowy około 12%. To już był pierwszy etap realizacji planu Pabsta, bo jak mówiłem, miasto miało być ograniczone. Tu niestety przygotowane przeze mnie slajdy, widzę, że chyba nie mogą być prezentowane. Podczas niemieckiej okupacji eksterminacja ludności prowadzona była w sposób jawny, a także w sposób ukryty.
Warszawiacy o korzeniach żydowskich trafili do getta, potem zgładzono ich w Treblince. Wielu warszawiaków po więzieniu na Pawiaku w brutalnym śledztwie trafiało do obozów koncentracyjnych, byli mordowani w okolicznych lasach lub publicznych egzekucjach w centrum miasta. Niemcy terroryzowali też Polaków, mordując publicznie i grupowo zupełnie przypadkowych ludzi ujętych w łapankach. Łapanki te też miały za cel pozyskanie darmowej siły roboczej. Wiele jednak z takich akcji, które były monitorowane przez Armię Krajową, zostało określonych jako niewiadome. Dlatego, że nie stwierdzono transportów, które by pojmanych ludzi gdziekolwiek wywoziły. Przypuszcza się, że trafiali oni do jednej z filii obozu koncentracyjnego KL Warszał, gdzie po kilku dniach bez rejestracji byli zgładzani. Na ten temat wiele dokumentów zostało zebranych też podczas śledztwa IPN. Obóz ten jest wymieniony też w zeznaniach w Norymberdze. Nie był to duży obóz, około 40 tysięcy osób jednorazowo mogło tam przebywać. W dodatku był rozproszony w kilku lokalizacjach, wszystko wskazuje, że 5 lokalizacjach. Mordowano tam ludzi też gazem, cyklonem na terenie Gęsiówki i, jak się przypuszcza, sarinem w tunelu Dworca Zachodniego, na co oczywiście są też sprzeczne opinie, nie jest to do końca udowodnione. Natomiast ciała palono w krematorium na terenie Gęsiówki, co jest stwierdzone. Ta forma eksterminacji, czyli ta ukryta, realizowana była przez 2 lata okupacji do połowy lipca 1934 roku i służyła właśnie zredukowaniu liczby ludności. Ze względu na jej skalę prowadzona była w ukryciu i dlatego też Niemcy zakazali w Warszawie prowadzenia statystyk ludności. Według badań pani sędzi Marii Trzcińskiej w wyniku różnych form eksterminacji podczas okupacji tracono średnio w Warszawie około 400 osób dziennie. No, to takie szacunkowe dane. Kolejnym po bombardowaniach z września 1939 roku znaczącym etapem materialnej zagłady miasta Warszawy było splantowanie części miasta, to jest dzielnicy Muranów, co nastąpiło po stłumieniu powstania w getcie, czyli jeszcze niewola, tylko Muranów. Po opróżnieniu mieszkań prace prowadzono sprawnie, szybko używając materiałów wybuchowych. Wybudowano też system kolejek wąskotorowych dla wywozu pozyskiwanych materiałów, w tym cegły, stali, a nawet gruzu. W miejscu ludnego miasta, bardzo ciasnej zabudowie, pozostawiono goły step poprzecinany jedynie siatką ulic. Daje to wyobrażenie, co miał oznaczać późniejszy rozkaz z sierpnia 1944, Warszał muss glatt rasiert sein, co znaczy, że Warszawa ma być wygolona na gładko. Takiego przykładu destrukcji i demontażu nie doznało żadne inne miasto Europy ani świata. Dopiero później tak wyglądała Hiroshima w epicentrum wybuchu, ale tam to był skutek wybuchu bomby atomowej, a tu był to jeden z etapów realizacji planu Pabsta. Piąty etap zagłady, równolegle prowadzony do tych pierwszych, grabież. Od początku okupacji nastąpiła grabież majątku miasta. Na przykład już w 1939 roku wywieziono cały tabor autobusowy i ponad 80 najnowszych wozów tramwajowych, a przecież znaczna część tych tramwajów była zniszczonych. Zdemontowano, wywieziono wyposażenie wielu fabryk już wtedy. Jeszcze w 1939 roku wywieziono zbiory Zachęty. Ograbiono Zamek Królewski, wywożąc wyposażenie do Drezna. Plądrowano też muzea i burzono pomniki. Na przykład pomnik Fryderyka w Łazienkach Niemcy wysadzili w maju 1940 roku w powietrze, pozyskując 16 ton brązu. Była to też realizacja celu nadrzędnego stawianego w czasie okupacji, czyli wykorzenienia kultury polskiej. Okradani też były osoby prywatne z obrazów, dzieł sztuki. Jak pani Agnieszka Łuczak napisała, grabież mienia obywateli instytucji stała się istotnym elementem polityki III Rzeszy. Rabunek i konfiskata dóbr kultury oraz cennych przedmiotów była powszechnym procederem na podbitych przez Niemców ziemiach Polski. Skala tego procederu była tak duża, że już jesienią 1939 w Warszawie krążył dowcip o wycieczce do Berlina pod hasłem Poznaj swoje meble. Nieco później pojawiło się powiedzenie, jeżeli ktoś kradnie, to jest to kleptomania. Jeżeli cały naród kradnie, nazywa się to Germania. Kolejne, ostatnie dwa niezwykle brutalne i tragiczne etapy ostatecznej zagłady miasta, trwające nieprzerwanie 5,5 miesiąca, nastąpiły podczas powstania i po jego kapitulacji. W czasie, kiedy już od 1, trzeba sobie to uświadomić, od 1 sierpnia 1944 roku Armia Czerwona i posłuszne oddziały 1 Armii Wojska Polskiego
opanowały przyczółek na lewym brzegu Wisły koło Warki i Magnuszewa. Czyli nie tylko to, że byli na tamtym brzegu Wisły, ale już na naszym brzegu Wisły byli pod Warką, 50 kilometrów od Warszawy. Wtedy, jak wydawało się, stali już u bram. Był to sojusznik naszych sojuszników, tak trzeba powiedzieć, która tylko teoretycznie nas wyzwalała. Przecież w 1939 roku agresją na nasz kraj siłami 1,5 miliona żołnierzy, 6 tysięcy czołgów, 1800 samolotów, armia sowiecka wsparła armię niemiecką, której rezerwy w toku kampanii wrześniowej już się wyczerpywały, a linie zaopatrzenia wydłużały. Tym samym Sowieci, wbijając nam nóż w plecy, wspólnie z Niemcami rozpętali II wojnę światową. Prosimy, ostatnie dwie minuty. No to tutaj do czeka zasady, następny, czy... czeka następna osoba, bo będzie miała mniej. Się zbliżamy. To są same rzeczy ważne, niestety. Także ale może partiami, bo wszystkiego nie damy rady naraz. To nie ostatnia sesja, nie kończy się temat. Warszawa została skazana na zagładę, jak wiemy, decyzją Hitlera. Natomiast przeskakując tak trochę teraz, to może przeczytam chociaż punkty, które by wskazywały, że nie był to akt ślepej nienawiści, jak Niemcy próbują się bronić, i że albo mówią, że Hitler był już obłąkany, albo że dokonali tego jacyś tajemniczy naziści, o których wtedy nikt nawet nie słyszał. Profesor Władysław Tatarkiewicz w 1945 roku jednoznacznie ocenił działania Niemców. Polska została planowo i z premedytacją zniszczona ogniem i dynamitem. Zniszczone zostały prowadzone z całą świadomością, rozmysłem, przygotowaniem, systemem, metodą. Nie były te przypadkowe, nie były chwilowym impulsem, szałem wojennym. Jeśli to był impuls i szał, to trwał bez przerwy przez 5,5 roku. Zagłada Warszawy nie była też aktem nienawiści obłąkanego szaleństwa, jak na przykład Rzym za Nerona. Nie była też skutkiem powstania warszawskiego. Była realizowaną zgodnie z wieloetapowym, wieloletnim planem niemiecką inwestycją zaplanowaną na przyszłość. Świadczą o tym fakty oraz dokumenty. Po pierwsze, już w lipcu 1940 roku, jak oświadczył Hans Frank, w sprawie Warszawy Führer życzy sobie, żeby Warszawa zeszła do rzędu miast prowincjonalnych w 1940 roku. Po drugie, zanotowana w dziennikach Hansa Franka wypowiedź Adolfa Hitlera. Warszawa musi być zburzona, gdy tylko nadarzy się ku temu sposobność. Słowa te padły w lutym 1944 roku, kiedy front był jeszcze daleko i wybuch powstania i zamach na życie Hitlera dopiero za pół roku miały nastąpić. Po trzecie, stwierdzenie Reichsführera SS Heinricha Himmlera na wieść o wybuchu powstania. W skrócie to brzmiało tak. Z punktu widzenia historycznego jest błogosławieństwem, że ci Polacy to robią. Pokonamy ich, ale wtedy Warszawa, stolica narodu Polaków, będzie starta. Tego narodu, który od 700 lat blokuje nam wschód i ciągle staje nam na drodze. Wtedy polski problem dla naszych dzieci i dla wszystkich, którzy po nas przyjdą, a nawet już dla nas, nie będzie dłużej żadnym wielkim problemem historycznym. Właściwie Himmler wyjaśnił tu już wszystko. Było to celowe działanie ówczesnego państwa niemieckiego skierowane ku przyszłości. Nadarzała się okazja, według słów Himmlera, aby zapewnić następnym pokoleniom Niemców łatwiejszą ekspansję na wschód. Była to więc, według Niemców, inwestycja na przyszłość. Po czwarte, że nie był to akt ślepej nienawiści, świadczy też to, że bez sprzeciwu cały aparat policyjny i wojskowy podjął brutalne, ale też metodyczne, zorganizowane i planowe działania dla wypełnienia tego rozkazu. Po piąte, była to też konsekwentnie realizowany pakt Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku, który w części tajnej zakładał likwidację państwa polskiego. Z kolei z punktu widzenia imperialnej Rosji Sowieckiej, jej dalekosiężnych planów, należało wykorzystać sytuację, w której stolica polskiej elity oraz konspirująca, przeszkolona, patriotyczna młodzież zostaną wyeliminowani niemieckimi rękoma. Można powiedzieć, że w okresie tym odżył duch współpracy niemiecko-rosyjskiej sprzed lat trzech w zakresie eliminacji państwa polskiego. Zgodnie nie zamierzali sobie w dziele tym przeszkadzać. Biorąc pod uwagę wcześniejsze wiekowe doświadczenia rosyjskie, zatrzymanie frontu, jak się wydawało Rosjanom na kilka dni, było ich inwestycją na przyszłość. I już musimy to zakończyć, bo tu właśnie zaczyna się rozdział Zagłady, etap szósty. Ale... Rzeź Woli. Ja może przeczytam tylko tytuły rozdziałów. Drugi to były Zagłady, etap siódmy, grabież wyludnionego miasta, co trwało przez 100 dni.
Wyniszczenie tego wyludnionego miasta, to też trzeba mieć świadomość, kiedy wywieziono z Warszawy 45 tysięcy wagonów wszelkiego dobra. Czeka jeszcze jedna osoba. Wyrywając nawet spod ziemi kable telekomunikacyjne za pomocą ciągników. 1000 pociągów wywieziono. Także miasto później niszczono, plądrowano. Dziękujemy. Archiwa dziękujemy bardzo panu. No, trzeba przyznać, że... Tak.